Texas Reaga, spis 119 na kolejnym filmie z Medieval Advanced modyfikacji pod Total War. Jest to druga bitwa Kraków. Gdzie nasz Grzegorz Maciejowski musi pokonać kolejną armię Austriaków, która jest tym razem mocniejsza. Jest to armia połączona pikinierów oraz strzelców, głównie kawalerzystów. My mamy piechotę do walki w zwarciu, więc nie możemy pozwolić, że przeszli przez bramy. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Oby było dobrze, bo nie mam piechoty do walki w zwarciu. Dobra, no, rozpocznijmy to. Dużo kawalerii niestety. Zobaczymy jak to będzie. Na murach go zatrzymam, ale gorzej z tym. Dobra, jak to będzie wyglądało? Bo się tylko idiotycznie głupio. Jeden taran, jedna wieża, tak? No dobra. Do tej strony, gdzie nie mogę kurwa na murach się ustawiać. Bardziej. No tak. Tu jeszcze mógł się ustawić, byłoby idealnie, ale się nie da z tej strony ustawić. No czyli w sumie musimy się ustawić na dole. To będzie jeszcze gorsze. Nic, nie będziecie bronić bramy, kurwa. Radiale są tutaj, wy jesteście tutaj. Czyli niby tu. I wieżyczkę obsługujecie. Na tej wieżyczki nie użyjemy, kurwa, o dziwo. Bo tu jest zbagowana wieża. Byłoby fajnie, gdyby się tutaj dało użyć, ale się kurwa nie da. To są dwa oddziały, a naraz obok siebie postawione. Zabijcie to wycenili się. Jeszcze tutaj dało się ustawić, byłoby super. A się nie da tu ustawić jednostek. Widzisz? No co za gówno. Patrzcie, jaka duża część, fajna muru. Witam, dobra, idźcie tu. My was nie ustawimy nigdzie, więc stoicie tu. Tej wieży też nie da się użyć. Stańcie tu. I kawaleria stanie też tutaj. I ta. Bo generał... Nie spróbujemy wyjechać nim. Może się uda spalić ten taran. Przecież wątpię, bo te wieże kurwa nie działają. Więc będziemy walczyć tutaj w zwarciu. Podejdź jak najbliżej się da. Teraz wy. Postawcie się tak. Stawcie się tak. I te posiłki tutaj. Biegać do centrum miasta. Gdzie jest centrum? Teraz. Tutaj. Biegać do centrum miasta. Tako. Jesteś zbagowane w tym miejscu. Nic się tak. Nie można użyć tej wieży, to jest kurwa pizdowata. Strzelajcie po tych na razie. Teraz ty.
Mam pomysł. The enemy siege tower has reached our walls. May God keep our swords sharp. Chodź ty. Musi się bronić. Że zanim wejdę na tą drabinę, na tą wieżę strzadni. Gdzie jesteście? No nie działa ta wieża w ogóle, jest zjebana tam mapa. Coś po kawalerii, bo to jest największy wróg nas teraz. Wyrżnąć ich tu. Dobra, jakoś to idzie. Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this debacle. Si, generał w ogóle. Iż tu. Chyba tutaj. Nie, to nie on. Dotrzę w jakim oddziale. Trzać w tych. Są dwa oddziały teraz. A to pomoże dużo. Pomocy do góry. Może nie teraz, ale trzeba wejść na te mury i też powstrzymać tych debili. Are no longer ours. The enemy have taken them. Kurwa, zbugowali. Co oni tu robią, kurwa? Tu macie bramę, debile. Mapa jest zbugowana i to strasznie. A ci stąd uciekają. Dostali ci. Dobić ich.
Tu i tu. Cofnąć się, bo on ma kurwa też, bo tu jest ten bug, że oni strzają kurwa w plecy nam. Ja pierdolę. A, jeszcze brama nagle pali, znikąd, bo on ma przewagę. Tylko nas, o dziwo. Pojebane jest ta mapa tutaj. Kraków może być stracony przez to. Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this debacle. Kto nas goni, to brazi? Okej. Okay. Jak to wygląda, biegacie tu? Okej, okay. Gdzie jest główna walka? Tutaj. Stawić się tutaj i pilnować głównego przejścia. Nawet tutaj. Coś do nich? Nie wiem, objechać kurwa, na tędy objechać. Tu i tu. Jak tam król? Ten król, dowódca. Dobra, dowódca mi padł. Ej! No już biegną tutaj nam podziękować za przyjście, powitanie. Ci uciekają? Wiedz tu. Wyłaś tych.
No i chuj. No i po Krakowie. Muszę wyzywać do końca, ale generał umarł. Zginął śmiercią marną. Ten się zbagował. No, posiłki wroga widzę. Na świadomość do końca. Ta bitwa w sensie się, bo nasze wojska wariują. Tracili połowę sił. Tracili połowę sił. I ja straciłem dobre miasto. Traciliśmy Kraków, kurwa! Się wycofają. I gdzie ja się teraz, z czym ja tu wejdę? Traciliśmy Kraków! Nie! O, mój dyplomata. Czy on wyszedł częścią armii z Krakowa? Bo jak tak, to... Ja bym chciał, żeby szeroko szanie w końcu mnie zaatakowali, bo w polu to nie mamy szans z tą kawalerią. Mam pomysła. Tak, on tutaj wyszedł częścią armii, faktycznie. Kurczę, ja nie mam armii, żeby ich powstrzymać. Tutaj może coś być. Sformujmy coś z tego tutaj. Cofnij się tu. Kolisza zostawię to, co jest. To jest problematyczne. Wiem. Prowadzimy kontrofensywę na Szwedów. Czy byście chcieli pomóc mi Rosjanie? Nie chcielibyście mi pomóc Rosjanie. Prowadzimy kontrofensywę na Szwedów. To powoduje... Że nasza armia kawalerii musi się cofnąć. Jakby ja tutaj ciągle oblegałem tą siege. Dokładnie. Jakby to dobijemy ręcznie. W ten sposób. Wy tu czekajcie cały czas. Czekamy aż oni się wyjdą, zaczną nas atakować. To będzie problematyczne bez oddziałów piechoty. Wielkie zwarciu. Są sami pikinierzy. Na razie czekamy. A tak to tu jest w miarę okej. Okay. Muszę zrobić oddział jakiś jeszcze. I to na już. Tutaj tych rajtarów. Piechotę niemiecką zrób. Wtedy wejdziemy jeszcze do tej armii i spróbujemy odbić Kraków. Próbujemy go przekupić jeszcze. Panie Adamie Kisiel. Nie.
Gdzie był generał? Tak. Ja go przerzuciłem skąd? Z Gdańska, nie? Tak. Z Torunia. Nie, jeden z tych dwóch. Idźcie tu. Projekt dynastii. Podaj militarnie. Na razie to... Aha, bo ty tu pomagałeś ostatnio. No, na razie to stójcie. Wejdźcie do tej armii. Czekamy tutaj. Czule będą unikać walki w zwarciu. Nie mieliśmy oddziału do walki w zwarciu, co nas tutaj zgubiło. Nie mieliśmy żadnego oddziału, który by ich powstrzymał tam w bramie. I ta brama kurwa nie działała. Bo się stało, weź to napraw. Budujmy coś w Wilnie, budujmy tutaj warsztat piwowara. I w tym momencie zakończę ten odcinek smutną wiadomością, że straciliśmy Kraków. Kraków stracony. Niestety. Ale tutaj nie poddamy się, bo tu mam jeszcze jedno oddział, który pomoże z tej strony, za dwie tury tu dojdzie. To wy tutaj dojdziecie za nie wiem ile, za dwie też dojdziecie. Będziemy mogli poblegać was, tak dużo straciliście, więc my to bardziej będziemy czekać. Dobra. Ja się z nami żegnam ludzie, na raj części, do widzenia.